Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, kolejny, drugi odcinek Duma... Piątki, nie, czy jest czwórka, czy piątka? Czwórka, sorry. Duma właściwie czwartego. O nazwie bardzo, bardzo inteligentnej Doom, po prostu Doom. No niech będzie. Jakieś takie moda jest straszna na rebooty, reworki, coś tam się i, no i wszystko tak wygląda, no trudno. Co zrobić? Dziwna era dla gry, gamingu komputerowego i konsolowego, ale... Ale no cóż... Dwóch naraz, dziwko, yeah! Piękny jest ten pistolet, naprawdę. A ty gnojku, tam gdzieś mi coś, ktoś strzelał. Nie, jak spierdziela przede mną, nie ma! Do nogi, kurwa! Ten też spierdziela, nie ma. Ale kurwa, oni zajebiste te uniki robią, to wam powiem. Naprawdę jest takie wow. Inteligentne kurwy. O ty gnojku. Czy on się podstawił pod kolegę autentycznie przed sekundą? Kontrolny osiągnięty, dobrze. Tutaj można chyba wejść, o właśnie. Tu są następne jakieś jaskinie, tam coś, tu coś, Jesus. Okej, tutaj już byłem w sumie. Tutaj też byłem, nie? Bo to jest... To nie jest to. A właśnie, widzicie, na przykład życie tu jest. Takie rzeczy się przydadzą. Tutaj akurat nic. Tu jaskinia. Nie, ja stąd przyszedłem, cholera. Gamoń. Dobra, to tak, tu już wszystko pozwiedzałem. Tutaj mamy jakąś jaskinię i beczkę na przykład. Tu mamy jakąś jaskinię. Oh shit! Mało brakowało. Bleh. O, tu jest jakiś grubszy kolega, widzę. I chuj z tym. Czemu ta beczka, no właśnie, nie chciała wybuchnąć? Tego nie rozumiem. Wow, jak pięknie go skosiłem. I dobranoc panu. Ale jestem kuźwa mocarny, to jest niesamowite. Ej, mam ochotę zagrać te poprzednie dumy, ale nie, najpierw bym skończył Duke'a. Full po prostu health'a mam, nie mam po prostu po co go zbierać nawet. Tu patrzcie, jakieś kurcze takie, a co to jest? Doskoczę tam? Wow, nie podskoczył w ogóle! No kurcze, panie! No panie, dlaczego tak? O kurcze, no i kunt kontrolny. Punkt kontrolny mnie czeka niestety. Cholera! Dlaczego się nie udało? Coś tam jest na pewno, nie? Czekajcie, gdzie ja teraz jestem? Te skrzynki mnie wkurzają, one wyglądają jakby... To są skrzynki na granaty. Aha, tylko granatu nie rzuciłem, bo mam teraz granatnik. Więc nie potrzebuję granatów. Ustawcie się w jednej linii, jak was proszę. Nie chcecie, nie? No dobra, trudno. A się zebrali koledzy. Nie wiem co tam wyrąbało, ale coś wyrąbało, coś we mnie wyrąbię za chwilę, albo i nie. A to jest chyba... Oh shit, to było piękne. To było naprawdę ładne. Tam coś skoczyło. Widziałem, że tam coś skoczyło. A, ten nie umarł. Teraz umrze. Super. Tutaj jest przejście. A, to co tutaj gdzieś... Myślałem, że spadnę, a tu przecież kurwa.
Bez problemu. Zapominam, że tutaj jest ta redukcja upadku i w ogóle nie da się wyskoczyć z powrotem, ale redukcja upadku jest. Ej kurczę, to mnie nurtuje, bo to jest coś, to jest coś po prostu. To jest coś, do czego można dojść od innej strony, tak by the way. Spróbujemy tam dojść od innej strony. W takim razie powinniśmy tędy tu wyskoczyć. I którędy? Tutaj jest przejście, no właśnie. I tutaj mamy znaleziony sekret. O, ej, o, to jest urocze. To jest urocze. Model diablika. Ej, mamo, ja chcę takie! Ja chcę takie mieć, naprawdę. Przepraszam, mamo, jaka mamo? Pixelbox! Wiecie, co powinniście kupić? Jeżeli coś takiego jest do dostania, ale kurwa, to byłaby taka świetna, wiecie, gratka dla graczy, żeby takie rzeczy sprzedawać. Takie figurki, kurczę, przyjąłbym z otwartym sercem, coś tam jebło. Naprawdę mi się to podoba. Widziałem już gifa właśnie z taką lalką, bo te lalki to są właśnie... Ops, chyba nie trafiłem tam... Myślałem, że była beczka. Była. Tu była druga. Właśnie widzę, że jest bardzo mało zdrowia. Będę cię łoił, dopóki mi... O kurwa, chyba mnie zabili. Dammit! Nie! Mamo! No! I rękę też mi wyrwał. Oh shit, jeszcze mi przylał ręką. Tak, ja im wcześniej. Cholera, no już dwie śmierci, a dopiero szósta minuta gry. No 6,5 powiedzmy, no. No 7, bo intro. Ale kurczę. Ale nie, zabawa jest przednia, naprawdę. Kurwa, w tym samym miejscu to rozpocząłem, w tym samym miejscu. Dammit! Zobaczymy, czy ta lalka się zebrała. Tak, lalka się zebrała. Nie jest źle. Tylko Hanta, skup się. I chciałem, wiecie, chciałem sobie nazbierać tego zdrowia z nich. W ten sposób. Ale nie wyszło. Wow! Nara. Ej, przecież wziąłem zdrowie. No co za gnojki. Czy jak ich zestrzelę, to też robi robotę tak naprawdę. Dobra. Warto też czasem powysadzać różne rzeczy, bo tam zawsze coś może wypaść, się odblokować albo coś. No i widzicie, ładnie, nie? Dobra, tu chyba już więcej nic nie... No właśnie, tam nawet nie doskoczę. Tutaj nic nie było. Tylko tutaj mnie zabili. Nie mogę się cofnąć, ja nie wiem, czy te drzwi się zamykają. Czy kichuj wafel. Oh shit. O, to było ładne. Tu zmelę go. Też ładnie. I uciekniemy sobie. A ty tu się, cholero, skąd wzięłaś? Z buta wjeżdżam. Jak go, kurwa, widzieliście? Jego przez, jakby przez chwilę wywaliło go z gry w ogóle, nie? Takie, kurcze, miał... Jakby lagosa. No i mamy mało amunicji. Cholipka. Dobra, tu jest ammo. Gdzie mnie coś napierdala? Nie wiem właśnie. U góry. Nie, stamtąd. Myślałem, że coś mu zrobi, ale... To za mało by mu coś zrobiło. Tam następny gdzieś jest. No już nie ma. Jebut! Jezu, to jest piękne! Ej, te killcamy zrobili tak cudne. Wiedziałem, że coś jebnie. No dobra, mamy pancerz. Oh, shit!
Jakiś... Co to było w ogóle? Kurczę, ta gra ma takie jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem dlaczego. Które wychodzi, że nie wynikają raczej z grafiki, w sensie z osiągów karty graficznej, tylko... Tylko jakoś tak ta gra ma chyba. Kolejne itemsy poznajdowałem, widzicie? Warto przegrzebywać wszystko. Tutaj znowu życie. Ten taki dźwięk, o właśnie ten, to chyba jest po prostu ten alarm włączony. Że generalnie nie jest najlepiej. No i full życie mamy. Bezproblemowo. Jeszcze szukam, wiecie, czy coś tu gdzieś się nie ukryło. Właśnie tędy było przejście, z którego nie skorzystałem, a to było takie przejście w sumie od tyłu. No, tutaj zablokowane wszystko, czyli nie pójdziemy tutaj już więcej. Czy dalej? Max pancerz, max ten, kurczę, tyle rzeczy mamy. Jeszcze granatu nie wypróbowałem ani razu. Nie było konieczności. Dobra, chyba po prostu trzeba iść przez te drzwi, które jest jedna albo drugie. Beczkę sobie wysadzimy na koniec. Do widzenia. Kolejne te. O, granaty, nie granaty, kurczę, wszystko to mam. Pancerz jest, mam wszystko max. Rozumiem, tu się będziemy bić z czymś zaraz. Znajdź wejście do Cenzasu. Świetnie. No to kurwa. A to nie miało być. No, nie zupdate'owali, bo to przecież. Świetnie. Siedmiodniowy tydzień pracy. Kurwa mać. Opuść obiekt. No dobra, to opuść obiekt. W takim razie. A, i to zakończona ten. Wyzwania. Niedostępna eksploracja. Sekrety 1. Fajno. Muzyka zajebista. Eksploracja. Aha, no i tutaj... mało zaeksplorowałem. Starałem się. Jesień średniowiecza tak się nazywało. Fajnie. No dobra, następna mapa w takim razie. Dział zasobów, no dobra. E1M1 to jest jak ta nazwa tych wirusów wszystkich, tak? Bo na przykład H1Z1, ta gra, no to jest... To jest, ta nazwa jest od tego wirusu, wzięta jest od nazwy wirusa ptasiej grypy, tak? Więc to EM też od czegoś pewnie tam sobie wymyślili. Nie pamiętam jak tam... Nie pamiętam jak się ten wirus nazywał, ten ptasiej grypy, no ale jebać to. Uwolnienie z więzienia, walka ze złem, cały cyrk rozpoczyna się na nowo. Aby odkryć przyczynę dominicznej inwazji, musisz znaleźć i odpowiednio ustawić satelitę komunikacyjnego w dziale zasobów. No to ruszamy w takim razie. Poznaj swojego wroga. Witaj. Wiadomość głosowa. Vega, sztuczna inteligencja działająca na Marsie. Przeprowadziłem diagnostykę stroju Pretora. Wygląda na to, że mogę aktywować w nim funkcję opcjonalnych wyzwań, których ukończenie pozwoli ci szybciej ulepszać arsenał. Dodałem do dossier komponent śledzący postępy w tym zakresie. Dziękuję ci, Vega. Wyzwania misji generowane są w chwili rozpoczęcia ich. Wykonanie... Pozwala na zdobycie punktów ulepszenia broni, możesz przeglądać ich wymagania i śledzić postępy w zakładce misji w dossier. Dobra. Okej, okay, aha, i tu mapa mapą, oczywiście. I tu mamy wyzwania. Dwójczyna, zabij jednym strzałem ze strzelby następującą liczbę opętanych. Dwóch, oblicza śmierci, dokonaj na opętanych następującą liczbę różnych zabójstw chwały. 5. Zapalony kolekcjoner, znajdź następującą liczbę sekretów. 3. Aha. Od chuja tych sekretów tutaj. Mało znalazłem na poprzednim etapie, ale to wszystko można powtarzać. I w DMC jest ten sam system, też można powtarzać te wszystkie etapy. Wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne.
O Jezu, co to się... Czemu to się tak ladży momentami? No i co, wyzwanie ukończone? A nie, to ze strzelby miałem, ale głupi jestem. A ja z pistoletu to zrobiłem, debil. Ze strzelby miało być. Wszystkie wejścia nieaktywne. No właśnie widzę. A tam chuj. Co się przejmować będę, nie? Poczekamy, aż oni podejdą. O, shit, naprawdę? Nie udało się? Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Chciałem, wiecie, zabić dwóch naraz, nie? A ty czemu nie chcesz mnie atakować? Mama ci nie pozwoliła, czy co? No dobra, trudno. No, musimy sobie znaleźć jakieś lepsze miejsce na te zabójstwa chwały. A to co? Nic. No i dobra. Życie i wszystko. I tutaj rozumiem reset zasilania, bardzo proszę. Taki wielki przycisk reset zasilania, dziękuję. A, z zapasu po prostu się tam... O, i to jest ta satelita? Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Wszystkie plotki o ofiarach z ludzi, piekielnym portalu, demonach są prawdziwe. Bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając od teraz. Jezus Mario! Przerażający komunikat! Dobra, błąd 8.3. Offline, błąd połączenia, dobra, nieważne. Kurwa, cały stos jakichś kurwa podupconych jest i Hayden, i ta Olivia teraz, i... A, to znowu się tam odpaliło, dobra. Co to jest? A, to jest mapa. Dobra, to jest mapa pobrana, fajnie. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza. A zamknij mordę. W ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Wszystkie plotki. Co gdzieś tu jest, kurwa, czy co? Z ludzi. W piekielnym portalu demona są prawdziwe. Bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając od teraz. Dziwny dialog, ale rozumiem, że ktoś mógłby w ten sposób mówić. Kurwa, zamknij się! Ja nie chcę tego słyszeć w końcu, kurwa, what the fuck? Czemu cały czas to się odtwarza i odtwarza i odtwarza? Ja nie wiem, czy się gra zrąbała, czy coś, tu jest Vega. Miejsca. Personel, nie personel, to jest Vega. No nie, dlaczego on cały czas gada? Przebywania na tym świecie. Czy to się da jakoś wyłączyć? Jakby ona chodziła za mną, nie? Gdzie ona była? Na którym oni była? Na tym monitorze była. Głupia cipa. Rozumiem, że to nie, że to nie jest błąd, tylko że to tam ma się odtwarzać w tym głównym holu teraz. Albo ten komunikat teraz będzie cały czas za mną łaził. W piekielnym portalu demony są prawdziwe. Bracia i siostry, cieszcie się. Dobra, czy ja sobie... Myślałem, że do góry, ja sobie dół odpaliłem, dobra. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynają od teraz. No naprawdę nie mogę z jednego strzału zabić dwóch takich herlaków jeszcze osłabionych? Zwłaszcza. Dziwne. Dobra, musimy stąd wyjść, bo mnie pierdolę za chwilę strzeli z nią. Jak się stąd kurwa wychodzi? Tędy. Są prawdziwe.
Bracia i siostry, cieszcie się. Pancerz, ale pancerz i tak mieliśmy, albo już nie. Zasiądziecie tak jak ja, pośród demonów. Au, 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 co mnie... Skąd ty się, chłopie, wziąłeś? Od teraz. Skąd oni się, kurwa, biorą? Dlaczego tych zabójstw chwały nie dostaję? Co ja mam tu im zrobić? No, niech mnie szlak z tą babą. Dobra, idę tutaj. Przebywania na tym świecie. Wszystkie plot o ofiarach. Wcale nie musiałem tam wychodzić, widzę. W piekielnym portalu, demonach, są prawdziwe. Zamknij mordę. Cieszcie się, bo staniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja. Za chwilę dostaniecie pierdolca chyba. W nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynają. Od... O, siema. Jej, opętany saper. Ciekawi. O, tu już się otwiera wszystko. Dobra, przestań gadać. Wow. Rzucę im granat, bo dawno... Bo nie wypróbowałem nigdy granatu. Też świetnie. Dobra. Okej, ładnie poleciał. Wyzwanie ukończone, oblicza śmierci. Dobra. To fajnie. Nie chcę... teraz mogę przejść do arsenału. Bardzo, kurwa, fajnie. Dzięki. Ale może nie w tym momencie. Może niekoniecznie w tym momencie. To jest zły moment, myślę. Mała amunicji, no świetnie. Jak mam tego użyć? O, shit, zapomniałem, że tym się nie celuje, cholera jasna. Dobra, i mogę po prostu tak podchodzić i zbierać. A, dopóki się nie zbierze wszystkie, no dobra. Kurwa, gdzieś za mną się spełnują, słyszę. Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. Tak? A, dziękuję. Wow, co tam tak zjeżdża? Taka winda? Wow, nieźle. Dobra, fajnie. Pancerz mi tylko zniknął, a tak to poszło całkiem nieźle. Kolejny ten, jakiś log, żeby to wpis... dział zasobów. No dobra, no to jest akurat o tym miejscu, w którym jestem, nic więcej, spoko. Tam raczej nie będziemy skakać. Dobra, czekajcie, było coś, że... Nie, nie konsola, że mogę sobie... Że zdobyłem jakiś tam coś tam, coś tam. Jeden punkcik. Możemy sobie teraz ulepszyć coś. Wydajność ładowania. Skraca czas niezbędny do ładowania strzału energetycznego i myślę, że to sobie weźmiemy. Tutaj możemy skracać czas między strzałami wybuchowymi. To raz na jakiś czas używam, a tego bardzo często, więc to sobie weźmiemy, myślę. Dobra. No faktycznie się szybciej ładuje i bardzo mnie to cieszy. Rozumiem, że tu mam iść. Nie, tu nic nie ma. Już tak wiecie, przeglądam. Tam u góry w sumie jest niby chodnik, ale tam raczej też nie wejdziemy. Dobra, idziemy tutaj dalej. W sumie to moglibyśmy na mapę spojrzeć, ale ona jest... What the fuck? Nie, no gdzie tam, kurwa? Nic nie rozumiem. Co my tu mamy? O kurwiks. Żniwa dusz, co kurwa? A, pięknie. Fajnie, dobra, podobało mi się. Coś się zaczęło bugować gdzieś, ale trudno. Chyba była gaśnica. No nie, nie jest tak jak w tym, jak w Dead Space, że można każde ciało rozpieprzyć na milion kawałków. Znaczy, no, przynajmniej na 6. Dobra, tu mamy full. Możemy lecieć dalej. Piękne! Oh shit! Jakieś złote gówno z nich wypada! Jestem szczęśliwym człowiekiem. Odmowa dostępu.
Ja pierdzielę, co tu się nie odpierdala. Mało zdrowia mam. Komu jedan? Chuja, co ja teraz mam zrobić? Mało mam zrobić. Oh shit! Nie zauważyłem tego, że to się porusza na mnie. Come on. Jebaństwo, samozwaństwo. Tam jest jakaś taka, właśnie tak sam. Dlaczego tam nagle laser się jakiś włączył? Przede mną nagle laser i tak, o kurwa, muszę stąd uciec. I jebud, jakaś winda mnie dojebała. Dobra, czyli to tu było. Dobra. Jeszcze raz, gdzie ta piła? A, mam już tą piłę. Mam już tą piłę, dobra. Wyzwanie ukończone, bardzo ładnie. A idź mi stąd. Kurczę. Gdzie są te... Czemu ja nie trafiam w tą beczkę? Nie ma tu żadnej beczki. Granat. Skąd oni to kurwa rzucają? Co za paściarze jedne. Jeszcze nie trafiam w nie. Tam było życie. Zlikwiduj. Bardzo ładnie, mamy życie. I dobranoc. I dzień dobry, i dobranoc. Fajnie. To jest jakaś taka... Co oni tu kurwa ten? Jakaś taka klatka jest? Coś tu przyjeżdża? To będzie jakaś sekwencja, że to przez to przejść, jak tych laserów nie ma chyba, nie? Tak mi się coś wydaje. W sensie, żeby tu wejść. Nie. Nie wiem. Nie ma, co tu chodzi. Odmowa dostępu. Wymagany żółty poziom dostępu. No dobra. Jakiegoś loga udało mi się. A, i muszę za nim iść teraz i się dowiem, gdzie jest karta, tak? Tutaj. Wejście zamknięte. Świetnie. Wymagana aktywacja stanowiska ochrony. Dobra, czyli gdzieś tam muszę iść i on będzie tam i później wejdę tu. Przejebane, nie? Dobra. Tak, tu ogólnie wszędzie byłem. Tu nie byłem. Offline, błąd połączenia. Czy muszę się gdzieś cofnąć i coś odpalić w takim razie? Ale hej, tutaj mogę wejść. Czy nie mogę wejść? Ponieważ był podwójny skok, ale to może mi się tylko wydaje. Nie, tędy wejdę, dobra. Wszystko jasne. Gdzie tu coś mnie... Gdzie tu mnie coś, kurde, idzie? Pewnie gdzieś na dole. No słyszę te cholery, ale... No, boję się tego lasera, nie będę się do niego zbliżał. Tu nic nie ma. Tutaj jest jakieś przejście. Aha, tu nic nie ma. Dobra. Okej, tu jest jakaś winda, tylko się boję, gdzie ona jedzie. Aha. Au. W czym ja jestem? Gdzie ja jestem? Boże święty, utknąłem pomiędzy. Dobra, udało się przejść. Co to jest to? Nie no, serio, co to jest? To jest jakby paliwo do... A, wiem, do piły, ale nie zużyłem teraz. A, cholera jasna, tylko paliwo było. Mogę tędy wyjść tutaj? Mogę wyjść tutaj, nie? Dobra, fajnie, tu jest życie. Nie widziałem, ale fajnie. Dobra, tylko dziwnie, że ta piła jest w ogóle pod innym przyciskiem. Dobra, czyli tak, tu już byliśmy. Tu możemy zejść w dół. Tu nigdzie nie zejdziemy. No to niech będzie piła w takim razie. Czy to sobie na razie zrobię tak. Dobra, to jest pytanie, czym jest to coś, co z niej wypada? Bo tego nie rozumiem.
Nie wiem, co to jest to złote, co z nich wypada. Ale paliwo mam, dobra. Tutaj znowu jest żółte. Wymagany żółty poziom dostępu. No jasne. Ale tu mogę pójść. Wejście zamknięte. Aha, że to z ochrony. Pewnie za tymi żółtymi drzwiami jest ta ochrona cała. A może przestać w mnie tłuc? Jeszcze się zaczął telepać. Dobra, tu jest to cholerne gniazdo, które trzeba rozwalić. Wiem, wiem, zgnisz gniazdo, juchy, wiem. Najpierw porozwalam te małe gnojki, co by mi nie przeszkadzali, nie? A później sobie zniszczę gniazdo i wezwę tych dużych gnojków. Headshot, dziwko. Dobra, chyba możemy niszczyć. No i nara. Panie gniazdo. Dobra. Muzyka się fajna włączyła. Czy on na niego skoczył? Było dziwne. Nara. Życie? Dobra. Trafiłem? Nie trafiłem. Spierdzielam. Siema. Szybko, piła. Chciałem piłę. Dawaj, piłę. Ale zajebiste to jest. O Boże, cudne. Tylko dalej nie wiem, co to jest to żółte. O, shit, mało życia, mało życia, mało życia. Wiem, gdzie była apteczka. Tu była apteczka, duża apteczka. Dziękuję. O, lipka. Dobra. A spoko, mamy życie. O, może niekoniecznie granat tak z przyłożenia. Dobra, rozwalani. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No i super. No i tak ma być. Hihihihi. Dobra. Tak, pytanie, czy coś tu jeszcze gdzieś, wiecie, żeby coś znaleźć. Bo generalnie sporo już przeszedłem tego etapu, a jeszcze nie widziałem ani jednego... A, to jest ten. Ani jeszcze nie widziałem jednego, kurczę... ani jednej znajdźki. Jestem słaby w tych znajdźkach, kurczę, no. Ale to jest tak, że trzeba się posiedzieć, zastanawiać nad danym etapem. Naprawdę to nie są takie ten... Trzeba... To jak przykładowo, jak grałem ostatnio w Quake'a pierwszego, to tam, kurczę, tam jest tyle rzeczy, ale to trzeba naprawdę siedzieć, rozkminiać i rozkminiać, nie? Nie da się tak po prostu przejść przez gameplay, więc niestety ja tutaj niewiele tych sekretów na pewno znajdę. Mamy 33 minuty i pół, plus intro 34. Myślę, że to jest idealny moment, żebyśmy zakończyli odcinek, zwłaszcza, że w tym momencie gniazdo juchy rozwaliłem jedno, więc będę miał w tym momencie punkt kontrolny. No, także ja się cieszę, że w ogóle grałem w tą grę, bo jest naprawdę cudna, 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 cudna. Druga cudna gra, czyli Devil May Cry, też jest na kanale, także myślę, że będziecie zadowoleni z takiego obrotu spraw. No i na razie tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, bye bye!